Towarzystwo Kultury Polskiej im. Andrzeja Potockiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, świętowało 10. rocznicę swego powstania. Podczas uroczystego spotkania w Bochorczanach goście i członkowie towarzystwa złożyli sobie nawzajem życzenia, wymienili się planami na przyszłość, snuli wspomnienia, od czego się zaczynało i jak się rozwijało ich towarzystwo. Głównym celem właśnie powstania towarzystwa to było zapoznanie młodych ludzi z kulturą Polski oraz podtrzymywania polskich tradycji. Teraz właśnie do naszego towarzystwa wchodzą około 320 osób. Głównie młodzież właśnie. Wspólnie pracujemy nad różnymi projektami. Obecnie pracujemy nad projektem zebrania wszystkich potomków Potockiego w Iwano-Frankiwsku. Myślimy, to będzie bardzo interesujący projekt, który pozwoli nam szersze zapoznać się z historią rodu Potockiego, założyciela naszego miasta, no, oraz patrona naszego towarzystwa. Jestem szczęśliwy, że jestem członkiem towarzystwa imienia Andrzeja Potockiego, gdzie my prowadzimy razem czas z rodzicami i ludźmi, mówimy o polskiej kulturze i śpiewamy polskie pieśni. Obecny na uroczystości konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie złożył życzenia członkom towarzystwa oraz wręczył komputer na ręce prezesa Olega Łysaka. Korzystając z tej okazji, że towarzystwo imienia Potockiego w Stanisławie obchodzi swoje dziesięciolecie, pragnę złożyć tej organizacji moje najserdeczniejsze życzenia, żeby rozwijało swoją działalność, żeby przyciągało nowych członków, żeby krzewiło i promowało polską kulturę i było w dialogu ze swoimi gospodarzami na Ukrainie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Mimo deszczowego popołudnia atmosfera spotkania była znakomita. Organizatorzy przygotowali wspaniały koncert, przy czym nie można nie wspomnieć o brawurowym występie tria banduristek. Tam przyrosła, tam zostań, gdy mój stary